Хотя в имени Иисуса первая очередь, когда апостол обратил на умысл, я установил в имени Иисуса, что наши умыслы примут Твои слова, что дьявол не мог владеть нашими умыслами. Więc мы конец листа до Римлян, сегодня мы закончим его, с того, что умышлял. И мы 14 раздел. И Павел пишет так, а слабого в вере przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Teraz ciekawa rzecz. W tym fragmencie Paweł zaczyna od pewnego wyrównania w Kościele. Otóż Paweł uczy, aby nie różnicować ludzi z uwagi na połop ich wiary. A więc jest to grzech, jeżeli się różnicuje ludzi na pułapie ich wiary. Ludzi różnicujemy na pułapie prawdy. To jest bardzo ważne. Jak różnicujemy ludzi? Inaczej. Na czym stajemy, aby sądzić sprawiedliwie? Na prawdzie. Nie na jakości wiary. Żeby Twój sąd był z ducha, to on musi zawierać w sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz stać na pułapie miłości, czyli Twoje intencje muszą być miłosne. Żeby kogoś osądzić, to musisz kochać. Musisz kochać, żeby osądzać. Jeżeli nie uwalniasz miłości, tak? To automatycznie to cię zrzuca z miejsc, nie daje ci prawa sądzenia w ogóle. A druga noga tego tematu to jest to, że sądzisz ludzi na podstawie prawdy. I to jest jedyne kryterium. Widzimy, że tak ważna rzecz jak jakość wiary, wielkość wiary, uwalnianej wiary, bo wszyscy wiemy, że my mamy wszyscy tą samą wiarę. Nie posiadasz wiary ani więcej, ani mniej tak naprawdę, od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha. Kwestia jest tego, ile ty tej wiary uwalniasz. Tak samo jak nie posiadasz miłości, ani więcej, ani mniej. Kwestia, ile tej miłości uwalniasz. Wszystko jest w Twoim duchu. Ale Paweł odbiera nam możliwość, i to jest doktryna, bo to są rzeczy doktrynalne, odbiera nam możliwość osądzania na pułapie jakości wiary. Jest napisane, a słabego w wierze przyjmujcie, wpuszczajcie, niech wchodzi. Kto to jest słaby? To jest słaby, ciekawa rzecz. Kim jest słaby w wierze? Jak rozróżnić człowieka słabego w wierze od człowieka niechodzącego w prawdzie? Otóż słaby w wierze, to jest ciekawe, to jest człowiek zapobiegliwy. Człowiek, który nie ma dogłębnego zrozumienia akceptacji w Chrystusie, do głębnego zrozumienia pewności miłości Boga. I dlatego tenże człowiek dokonuje różnych aktów, które mają go teoretycznie umocnić w wierze. Wiecie, kim są ludzie słabi w wierze? To ludzie zapobiegliwi. To ludzie, którzy przestrzegają różnych obrzędów. Bo się boją, że jak nie będą przestrzegali, to Bóg się na nich obrazi. Oni nie wiedzą, że Bóg się nie obraża. Ich wiara
nie sięga tego rodzaju głębi. Oni nie wiedzą, że Bóg się nie gniewa. Kim jest człowiek słaby w wierze? To człowiek zapobiegliwy. Ludzie, nieraz rozmawiam z ludźmi, którzy wyszli z Kościoła katolickiego, wyszli z tego systemu. Ci ludzie do mnie mówią, cały czas borykam się, Artur, z takimi myślami, że to, że wyszedłem z systemu katolickiego, że nie biorę udziału w różnego rodzaju działaniach sakramentalnych, to mnie kala, to mnie niszczy. Ja rozumiem takich ludzi. Rozumiecie? Ja rozumiem takich ludzi. To są ludzie słabi w wierze. Jest napisane słaby jarzynę jada. Wiecie dlaczego to jest takie określenie tutaj? Bo w tamtym okresie czasu ludzie uważali, że chrześcijanie uważali, że mogą pogwałcić swoją duchowość przez to, że będą na przykład jedli mięso. Dlaczego? Ponieważ w tamtym okresie czasu składało się mięso bałwanom. I wielu młodych w wierze chrześcijan bało się, że jeżeli kupią sobie mięso gdzieś na jakimś targu, to że to jest mięso wcześniej złożone bałwanom i że oni się skalają jedzeniem tego mięsa. Więc oni nie jedli mięsa w ogóle. Oni jedli tylko rośliny, tylko warzywa i owoce. Rozumiecie? Oni byli słabi w wierze. A więc do czego się odnosi ten tekst, mamy słaby w wierze? Słaby w wierze to jest człowiek, który często może przez ciebie uchodzić za religijnego. Ale jeżeli on jest w twoim środowisku, jeżeli jest w twojej obecności, jeżeli on nie ucieka od prawdy, którą ty głosisz, jeżeli on nie odchodzi od tej prawdy, tak, to pozwól mu takim być. Nie krzyż na niego. Nie naciskaj go. Rozumiesz? Nie naciskaj go. Bo jest bardzo łatwo przejść pewną granicę, miłosną granicę. Ja jestem fanatykiem prawdy. Jeśli miałbym powiedzieć jedną rzecz, jedno słowo na temat, które ma określić chrześcijaństwo w moim życiu, powiem prawda. Jedno słowo, które miałoby określić moje chrześcijaństwo, moje chodzenie z Bogiem, to powiem prawda. Ktoś inny powie coś innego, ktoś inny powie zbawienie, ktoś inny powie Jezus, ktoś inny powie miłość, coś tam, to ja bym prawda, ja tak powiem. Ja tego doświadczam. O. Dla mnie Bóg jest przede wszystkim związany z prawem. Bóg dla mnie to prawda jest. Dopiero potem jest wszystko, cała reszta. Później. Takiego Boga poznałem, takiego Boga odczytuję z kart Biblii, takiego Boga doświadczam każdego dnia. Każdego dnia. Jeszcze mi się od 2001 roku nie zdarzyła sytuacja, żebym doświadczył Boga w sposób inny niż z prawdą na początku. Zawsze on od prawdy do mnie wychodzi. Zawsze. Ja nie znam innego Boga, który jeszcze ze mną zacznie na rozmowę. Jeszcze w ogóle nigdy Bóg ze mną nie zagalił inaczej niż od strony prawdy. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Nie, rozumiecie? Ja nie mam takiego przypadku. Że będąc w kłamstwie, on tam mnie przytulił i powiedział: Artur, ja jestem z tobą. Mi się takie coś nie zdarzyło. Ludzie mówią, że takie rzeczy mi się zdarzają. Ja mówię, a to mam wrażenie, że to nie Bóg chyba. Znaczy, przynajmniej nie ten, co ja go znam. Bo ten, co ja go znam, to jedną ręką mnie przytula, w cudzysłowie, tak? I kiedy się zbliża, żeby mi coś szepnąć do ucha, to mi szepnie jakąś prawdę związaną z moją obecną sytuacją. I tak mam zawsze. W związku z tym, przepraszam, ale ja nie mam innego doświadczenia. A więc ja nie mogę się dzielić z wami czymś innym, jak tylko to, jakie ja mam doświadczenie, bo wszystko to jest teologia. To jest teologia. Teologia. To jest opowiadanie jakieś tam. Ja nie jestem opowiadaczem. A więc tutaj Paweł uczy nas, żeby słabego w wierze przyjmować i co? Nie wdając się w ocenę jego poglądu.
Wiecie, to poróżnia ludzi bardzo często? Wdawanie się w ocenę ich poglądu. A co ty o tym myślisz? A co ty o tamtym myślisz? Wiesz, jak ktoś przyjdzie do kościoła, pamiętacie, jak ostatnio zapytałem, kto jest za aborcją, a kto jest przeciw aborcji? To było takie śmieszne. Dla mnie w ogóle nie spodziewałem się, że ktoś podniesie rękę, że jest przeciwko, że jest za aborcją. Ale był tam ktoś odważny. Kiedy powiedziałem, że mnie osobiście w ogóle nie interesuje temat aborcji, ponieważ ja nie pochodzę z ziemi, tylko ja pochodzę z nieba. I śmierć jest zyskiem w ogóle w tym wszystkim, jeszcze taki jest numer. I tak dalej, i tak dalej. A propos, wczoraj oglądałem taki program o takich stanach w Ameryce pewnych, gdzie była kampania Trump, przed wyborem Trumpa była kampania. I był taki jeden stan bardzo religijny i tam właśnie mnóstwo religijnych ludzi. I tak się przyglądałem tym ludziom, tym religijnym ludziom. Tam i to tacy ewangeliczni religijni ludzie, okupujący tam, tutaj klinika antyaborcyjna, tylko jedna w całym stanie się tam zachowała. Ja tam chodzą, krzyczą pod tym murem, nie rób tego, zachowaj życie, w ogóle wiesz, Jezus jest życiem i tak dalej, tak to robią. Ja zobaczyłem to wszystko i tak siedziałem, mówię tak, albo ja mam coś z głową, albo ci ludzie w ogóle nie do końca rozumieją w ogóle o co tutaj w tym chodzi, o co w tym temacie chodzi. Nie chodzi o to, żeby ta dziewczyna nie usunęła tej ciąży. Chodzi o to, żeby ją do Jezusa przyprowadzić. W ogóle o to chodzi w tym wszystkim. O to chodzi. W ogóle o to tu chodzi. Bo jak ona do Jezusa przyjdzie, to w ogóle nie będzie ciąży usuwać nigdy. Za jednym zamachem zrobimy wszystko, wiesz, przyprowadzimy ją do Jezusa i ona już nigdy ciąży nie usunie. Nigdy. Nigdy. Będzie dobrą matką. Normalną kobietą będzie. Ale jak my rozpoczniemy kampanię przekonywania, tak, to my przekonamy pewne osoby, no bo generalnie jesteśmy w stanie zazwyczaj przekonać kogoś. No jesteśmy ludźmi, którzy potrafią do czegoś kogoś przekonać. Pytam się, po cholerę przekonywać kogoś do czegoś? Ja nie rozumiem. Jaki cel jest tego? No chodzi o uratowanie życia. Ja mówię, ty masz inne pojęcie życia. Dla ciebie życie to jest życie fizyczne. Dla mnie życie, tak, to jest życie duchowe, to jest odrobinę, jak rozumiesz, odrobinę inna materia. Odrobinę inna materia. Inna materia. Jestem absolutnym przeciwnikiem mordowania ludzi, również mordowania płodów, to nie o to chodzi. To chodzi o to, gdzie stawiamy, na co kładziemy nacisk. Na co kładziemy nacisk. Rozumiecie? Na co kładziemy nacisk. My nigdy nie będziemy głosić ludziom porządku tej ziemi. Wiecie? Nigdy. Nigdy nie wyjdziemy na ulicę i nie będziemy mówić o porządku tej ziemi, jak tą ziemię trzeba uporządkować. Wiecie, co będziemy mówić ludziom? Ta ziemia zostanie zniszczona przez ogień. Czy będzie dobra, czy będzie zła? Czy się będzie na niej usuwać ciąże, czy nie? Czy się geje będą hajtać, czy nie? Rozumiesz? Czy będzie ład, czy będzie nieład, to na tą ziemię jest wydany wyrok śmierci. I ta ziemia spłonie. A więc raduj się, kto może. To będziemy głosili całe życie. Raduj się, kto może. Raduj się, kto może. Chwyć się Chrystusa. Chwyć się Chrystusa. Chwyć się Chrystusa. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Wdawanie się w ocenę poglądów ludzi, którzy zgadzają się z podstawami prawdy, które ty głosisz, jest błędem. To błąd, przekonywanie ludzi słabych w wierze, że powinni być mocni w wierze. To błąd. Ja czasami robię takie eksperymenty na spotkaniach. Na którymś spotkaniu powiedziałem, że krzyżyk, ten, który się nosi na szyi, to jest narzędzie zbrodni. Jest to samo, co byś miał na szyi. Krzesło elektryczne, zawieszone szubienice, strzykawkę z trucizną, siekierę
i tak dalej, i tak dalej. I rzuciłem takie słowo. I z całego audytorium była tylko jedna pani, tak, która natychmiast to zerwała. Która wzięła to, urwała to. Po prostu. Ja nie przekonywałem ludzi do niczego więcej, ale ona to po prostu zerwała. Ona była silna w wierze. Ona wierzyła silnie w to, co ja mówię. Ale do mnie mogą przychodzić ludzie, którzy mają takie krzyże. Ja nie będę ich przekonała, żeby krzyż zdjął. Chyba że Duch Święty powie do mnie coś takiego. Czasami mi się zdarzało, że uwalniałem człowieka od demonów i Duch Święty do niej mówił, każ jej zdjąć to, co tam mona ma na szyi, bo to jest bloker. No to ja kazałem wtedy zdejmować i dalej uwalniałem od demonów. Ale nie wdaje się w czyjeś przekonania. Jeden chce, niech będzie wegetarianinem. Proszę bardzo. Rozumiesz? Drugi jak chce żreć skunksy, niech żre skunksy. Jeden lubi kaszankę i ją jada masowo, drugi nie jada kaszanki. Ja w ogóle nie przekonuję ludzi, którzy nie jedzą kaszanki. Rozumiesz? Żeby jedli kaszankę. W ogóle mnie to nie interesuje, czy ktoś je kaszankę, czy ktoś nie je kaszanki. A rozumiecie? Nie interesuje mnie, czy ktoś pracuje w niedzielę, czy nie pracuje w niedzielę. Są ludzie, którzy nigdy nie pójdą do pracy w niedzielę. Są ludzie, którzy są chrześcijanie, którzy w internecie nawołują do buntu, żeby nie kupować w sklepach w niedzielę. Bo to jest dzień święty. Ja jestem mocny w wierze. Niedziela jest takim samym dniem, jak każdy inny dzień. Czy to jest poniedziałek, czy to jest środa, czy to jest piątek, czy to jest niedziela. Rozumiesz? Dla mnie nie ma pór, nie ma świąt. Dla mnie nie ma Bożego Narodzenia, dla mnie nie ma Wielkiej Nocy, dla mnie nie ma Trzech Króli, dla mnie nie ma Dnia Pięćdziesiątnicy, dla mnie tego nie ma. Bo ja jestem mocny w wierze. Ale jak ktoś jest słaby w wierze i dla niego jest Boże Narodzenie, dla niego jest Wielkanoc, to wiecie co zrobię? Nigdy się nie wdam z nim w przepychankę poglądową. Nigdy. Rozumiesz? Jeśli przyjdzie do mnie człowiek, który jest w mojej obecności, na Boże Narodzenie, na Wigilię, do mnie przyjdzie mój brat w Chrystusie i przyniesie mi opłatek, rozumiesz? To się z nim przełamie. Jak mi przyniesie jajko na Wielkanoc, to go ukryzę. Jak przyniesie baranka, proszę Ciebie, to go poliżę. Nie wiem, co tam będzie chciał, żebym zrobił z tym barankiem. Dlaczego? Bo mnie to nie obchodzi. Wiecie, co mnie obchodzi? Że on jest w mojej obecności. On jest w mojej obecności. I to z niego wyparuje. Prawda? Dlaczego Paweł o tym uczy? Czy Paweł uczy o tym po to, żeby wchodzić z ludźmi w kompromisy? Absolutnie nie. On pokazuje tak. Słabego w wierze przyjmujcie. To znaczy, że on, ten słaby w wierze, przyszedł do nich. Ok? On do nich przyszedł, do kościoła. To nie był człowiek zewnętrzny gdzieś tam. On przyszedł do nich, do ich wspólnoty. I wszedł w system tej wspólnoty. Jeżeli tu będą przychodzić, ty będziesz tutaj tańczył, skakał, a tu będą przychodziły jakieś kobiety i będą przykrywały głowy chustkami, rozumiesz? Nie tłumacz im nigdy, żeby nie przykrywały głów chustkami. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Nie tłumacz im nigdy, żeby nie przykrywały głów chustkami. Bo słaby przykrywa głowę chustką. Rozumiesz? To słaby. Słaby w wierze. Ale przyjmuj tego człowieka. Przyjmuj słabego w wierze. Nie buntownika w prawdzie. To jest wielka różnica. Ale słabego w wierze. Słabego w wierze. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. On to pokazuje na pułapie tego, o czym powiedziałem, na pułapie tego mięsa. Niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Bóg go przyjął, czyli Bóg się nie wdaje w osądy. Zauważyliście to? Czy wiecie, że Boga to nie obchodzi w ogóle? Posłuchajcie. Jesteśmy kościołem ultracharyzmatycznym. Dodawszy to, będziemy jeszcze bardziej charyzmatyczni. Rozumiecie? W ogóle? Ale byłem kiedyś świadkiem
kiedy ktoś mi opowiadał, jak był podczas czytania pewnej kroniki starego zboru takiego, starego kościoła, który tam był, wiesz, XIX-XX wiek. I tam była taka kronika. I oni tą kronikę czytali później tam po 100 latach i już tam, wiesz, gdzieś tam czytali, dorwali tą kronikę i ją czytali. I tam było takie coś. Rzecz się dzieje 100 lat temu, mniej więcej. Staliśmy wszyscy przed Panem. Niewiasty z jednej strony, mężczyźni z drugiej. Jak Pan powiedział. Posłuchajcie, co się dzieje. Już wyobraźcie sobie historię, co to za miejsce. Wielbiliśmy Pana. Wielbili Pana. Sto szesnastą pieśnią ze śpiewnika Starego Pielgrzyma. Potem zaśpiewaliśmy, bo oni to notowali. Potem zaśpiewaliśmy 118 i 120. I przyszedł Pan i chrzcił. Rozumiecie? Zaśpiewali tam trzy piosenki ze śpiewnika Starego Pielgrzyma. I Duch Święty wylał się na Kościół. W jaki sposób ta rzecz funkcjonuje? Ano funkcjonuje to w ten sposób, że Bóg, to jest bardzo ważna sprawa, zaraz wam powiem, że Bóg nie wydaje się w ocenę czyichś poglądów. To, że ty jesteś dziś tak wolny, jak jesteś, to, że ja dziś jestem tak wolny, jak jestem, tak? Chwała Bogu Najwyższemu. To, że ja dzisiaj bez żadnego potępienia mogę na rzęsach tu chodzić, rozumiesz? To jest kwestia tego, że ja to przyjąłem. Ale zauważcie, Bóg się nie wdawał w poglądy tych ludzi. 100 lat temu po prostu. W innym miejscu rzeczą dość normalną było, też koniec XIX wieku, Litwa. Dość rzeczą normalną było, że podczas takiego właśnie spotkania, tego rodzaju, tak? Ktoś z sali był podnoszony w powietrze i przenoszony przez cały kościół i siadał w drugim miejscu. I to jest w kronikach. XIX-wiecznych kronikach starych zborów charyzmatycznych. Oni zaśpiewali dwie, trzy pieśni Starego Pielgrzyma, a potem Duch Święty podnosił ich w powietrze. I to potem oni nawet na to niespecjalnie zwracali potem uwagę. Mówi, bywało. Nie zawsze, ale bywało. Rozumiecie? Bóg nie wdaje się w poglądy. I tutaj jest kwestia bardzo ważna. Czego zatem Bóg szuka? Prawdy w ludziach. Prawdy w ludziach. Prawdy w ludziach. I o ile jest blokada społeczna, ja sobie z tego w ogóle zdaję sprawę, czym są religijne blokady społeczne, tak? Bo ludzie mają powmawiane różne rzeczy przez lata, rozumiesz? I mają wbite je do głów, że tylko tak i nie inaczej. Tak? Ale szczerość tych ludzi jest szczerością widzianą przez Boga. I wiecie, że my musimy te rzeczy rozumieć. To nie znaczy, że my mamy wprowadzać je w życie. Nie, bo my wyszliśmy daleko poza to. Wyszliśmy daleko poza. Ale w relacjach naszych z ludźmi nie wdajemy się w ocenę ich jakości wiary. Jeżeli tylko są z nami. Dlaczego? Bo jesteśmy nośnikami prawdy. Ja jestem nośnikiem prawdy. Jeżeli ktoś jest w mojej obecności, on wcześniej lub później, że on nie ucieknie ode mnie, nie? To on wcześniej czy później wejdzie w te miejsce wolności, w którym ja jestem. Chyba, że zwieje. Ty też. Nie ma takiego człowieka, żeby było inaczej. Ale ja się nie wdaję czyjeś poglądy. Ja czasami słyszę takie poglądy od ludzi, jakie mają poglądy. Mnie pytają, co ja mogę, co ja nie mogę, co mi wolno, co mi nie wolno. Rozumiesz? Co ja o tym myślę? Jakie jest moje zdanie?
I wiecie, ja tylko udzielam ludzi odpowiedzi na pułapki jakiejś prawdy. Jeżeli ma być zachwiana prawda, to ja udzielę odpowiedzi. A jeżeli nie be, jeżeli to nie dotyczy prawdy, tylko dotyczy jakości wiary tego człowieka, okej? To ja nie ruszam tego. Dam przykład, bardzo prosty przykład. Człowiek do mnie dzwoni i mówi do mnie: pastorze, ja się modlę już tyle i tyle czasu, tak? W sprawie mojego kolana. I dalej kolano mnie boli. Co ja mam teraz robić? Ja mówię: idź do ortopedy. Facet się skończył. Gość jest skończony, wiesz o co chodzi? Jego pułap wiary się skończył. Koniec. Co ja się z nim wdam w rozmowę teraz? Ja już mu powiedziałem wszystko. Przekazałem mu wszystko. 18 razy na niego ręce kładłem. A on dalej się buja z kolanem. Do ortopedy idź. Ok? Co mam zrobić? Żrej ketanu. Na przykład. To rozumiesz mnie? Nie wdaje się w jego w ogóle, ponieważ ja nie mam do tego żadnego prawa. Czy go będę kochał w tym stanie? Tak. Czy go będę woził do lekarza? Tak. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. Nie zostawię go, bo go kocham. Jeśli on jest w mojej obecności, ok? Bo ja na pewno nie będę go ścigał. Bo jak ktoś nie jest w mojej obecności, ja wczoraj taka myśl mi przyszła, Duch Święty do mnie, modlę się, i Duch Święty tutaj mówi: wiesz, że nigdy nikogo nie zostawię i nie opuszczę? Ja mówię: wiem. Ale wiedz też, że nikogo nie będę gonił. Nikogo nie będę nigdy gonił. Bóg nikogo nigdy nie goni. Ja też nigdy nikogo nie gonię. Paweł też nikogo nie gonił, ale uczył, aby nie wdawać się w poglądy człowieka słabego w wierze. O ile ten człowiek jest z tobą, i on przyjmuje prawdę. On przyjmuje prawdę. To w drugorzędne tematy nie wtrącasz się. Wiesz, co robisz? Prezentujesz prawdę. Nigdy nie schodzisz z pułapu autorytetu. Czyli ty zawsze prezentujesz prawdę. Prezentujesz tą prawdę. Jeżeli człowiek jest przy mnie i dalej choruje, tak? To będę mu zawsze mówił w oczy: wiesz co, ale ja nie choruję. Też się modlę jak ty. Ja nie choruję, ty chorujesz. Coś, kurczę, czy musisz, przyjacielu, pomyśleć. Coś pomyśl o tym. Coś pomyśl. Rozumiesz? Ale nie będę tego człowieka w żaden sposób, tak, wyniszczał. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Zobaczcie. Jeden różnicuje dzień a dzień. Ultracharyzmatyczni są w stanie pobiec i powiedzieć: dlaczego ty to robisz? Przecież nie musisz. A co cię obchodzi, że on to robi? A co cię to obchodzi, powiedz? Nie wdawaj się w to. Nie wdawaj się. Kto przestrzega dnia, posłuchaj, dla Pana przestrzega. I mówimy o ludziach w prawdzie chodzących. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Co rozumiecie? To są bardzo ważne sprawy. Ja słyszałem mnóstwo nauczań o postach, o innych rzeczach. Ludzie się przekonują, że powinieneś pościć. Nigdy w tym kościele nie usłyszycie ode mnie takich rzeczy. Nigdy. Po prostu. Rozumiecie? Są kościoły, gdzie są tablice, systematyczne posty są. Wchodzisz tam, człowieku, jesteś załamany jak dach sołtysa. Człowieku, jest atmosfera tak ciężka, ale wszyscy poszkodzą. Ten kończy pościg, drugi zaczyna. Wszyscy nie jedzą. Człowieku. Dietetycy. Namaszczenie dietetyków. I ty jesteś gorszy, bo ty nie pościsz. Pościsz, bracie? Nie poszczę. Czemu nie pościsz? Będziesz pościć. Ale będą ludzie w twoim środowisku, którzy będą ludźmi postu.
Okej? Nie nakłaniaj ich. Nie nakłaniaj ich do tego, aby jedli. Kiedyś, jak jeszcze dużo jadłem słodyczy, lubiłem mieć zawsze przy sobie jakieś ciasteczko. Piekuski. Takie przyjemne ciasteczka, które są. Człowiek, który przyprowadził mnie do Jezusa, człowiek starszy, on był człowiekiem postu. Ja te ciasteczka, jak miałem, to częstowałem tymi ciasteczkami ludzi też. I pamiętam, że częstowałem go kiedyś tymi ciasteczkami. On tam mówi, nie, ja, dzięki. I on mówi, no weź, nie. No nigdy nie powiedział mi, że pości. Ale ja wiedziałem, że on pości. Ja mówię, to sobie włożysz do plecaka. Weźmy ją na później. Pamiętam, w ogóle to był ostatni raz, kiedy mu ciasteczka zaproponowałem. W ogóle to był ostatni raz, jak mu cokolwiek do jedzenia zaproponowałem wtedy. Już mu nigdy nie zaproponowałem. Podszedł do mnie i powiedział, nie chcę tych ciastek. Myślałem sobie, nigdy ci jednak nie zjeść już. Ale ja dzisiaj rozumiem tego człowieka. Ja go nie rozumiałem przez lata. Aż nie zacząłem rozumieć 14 rozdziału listu do Rzymian. Ja nie miałem prawa. Nie miałem prawa. Żadnego duchowego prawa, tak? Naciskać na tego człowieka, żeby dać mu te ciasteczka. Wiecie, co chciałem mu pokazać? Że ten post to nie jest aż tak ważny. Chciałem się z nim wdać w coś. Ale pamiętam inną historię z tym człowiekiem. On przy tym wszystkim, że był człowiekiem postu, to w ogóle mięsa nie jadł. Zostaliśmy kiedyś razem we dwóch, bo ja z nim byłem w służbie więziennej. Zostaliśmy zaproszeni do takiego małżeństwa. Do domu na obiad. I to małżeństwo zaprosiło nas na obiad i słyszałem ich rozmowę. Mąż pytał tej żony, kotlety zrobiłaś? Przecież wiesz, że jest ten brat, mówi, on nie je mięsa. A ja byłem wtedy takim wojownikiem. Wiesz, moja wojowniczość polegała na tym, że chwyciłem sobie jakąś tam rzecz i uważałem, że Boga za nogi chwyciłem, a więc chwyciłem sobie taką rzecz, że wszystko mi wolno. W ogóle, a w ogóle jak to, kto śmie w ogóle tutaj mówić, co się je, co się nie je. Przecież zapraszają cię do domu, to masz jeść, co ci dadzą i tak dalej. W ogóle, wiesz, ja byłem taki, wiesz, dużo słuchałem Milka Kulca, ale jeszcze przed jego, wiesz, przed jego wypadkiem taki byłem, wiesz. A oni tak rozmawiali, co ty zrobiłaś, kotlety? Przecież wiesz, że on nie je mięsa. A ona mówi, nie, ja wiem, to są sojowe. Ci ludzie tak go kochali, tego człowieka, że oni wiedzieli, on by zjadł to. On by zjadł. Bo to był w ogóle Boży człowiek. Miał taki pułap wiary, a nie inny. W tych dziedzinach. Rozumiecie? Ale oni tak go kochali, że nie wdawali się w jego poglądy. Tylko jak jego zapraszali na obiad, to robili kotlety sojowe. To znaczy, że ci ludzie zrozumieli, o co chodzi w tym liście do Rzymian, w tym 14 rozdziale. Nie wdawali się w jego poglądy. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli, że nasza siła, siła naszej wiary, siła mocy Ducha Świętego w nas, ona musi w określoną stronę uderzać. Słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w analizę jego poglądów. Jeżeli on jest z wami, to on jest z wami. Nikt wam nie każe go stawiać na przedzie i głosić do innych ludzi. Bo zaraz wam wygłosi ten pogadanki o poście. Okej? Albo że trzeba przestrzegać niedzieli, albo soboty, albo jeszcze innego czegoś. Nikt nie mówi, żebyś mu dawał nauczać. Nikt nie mówi, żebyś dawał mu prowadzić jakieś grupy i tłumaczyć coś ludziom. Ale przyjmuj go. Niech on będzie w atmosferze prawdy w twoim życiu. Tak? Nie odrzucaj go z uwagi na to, że jest słaby w wierze. Albowiem nikt z was, nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. No właśnie, są bardzo ważne słowa. Nikt z nas dla siebie nie żyje, my nie żyjemy dla siebie.
Nie żyjemy dla siebie. Nie żyjemy dla siebie. I dla siebie też nie umieramy. To jest ciekawa rzecz, że Paweł te dwie rzeczy stawia w jednej linii. Czy żyjesz, czy umierasz, Pański jesteś. Bo jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy. Jeśli umieramy dla Pana, umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Zobacz, jak on idzie głęboko w to, mówi: ludzie, żaden element z waszego życia nie jest wasz. Nie, od kiedy przyszedłeś do Jezusa, od tego momentu przestałeś być człowiekiem, który ma siebie na własność. Moje pytanie, gdzie tu miejsce na samorealizację? Gdzie tu jest miejsce na samorealizację? Gdzie tu miejsce na budowanie własnego życia? I skąd pomysł w ogóle? Zbuduję sobie coś. Przecież mogę, jestem z Panem. To nie tak. Zapytajcie mojej żony, jak my rozmawiamy, ona o czymś do mnie mówi. Żyjemy ze sobą tyle lat. Tyle lat ze sobą żyjemy. I ona coś mnie pyta, o coś mnie pyta. Ja mówię, ale ja nie wiem tego. Ja nie wiem. Wiecie, czemu ja nie wiem? Ja non-stop czekam na objawienie. Takich rozmów jest pełno w naszej rodzinie. Ja nie wiem. Czekam na objawienie, czekam aż przyjmę, ponieważ ja nie żyję dla siebie i nie umieram dla siebie, ok? Nie żyjesz dla siebie i nie umierasz dla siebie. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Czyli Paweł cały czas podkreśla zupełne panowanie Chrystusa w naszym życiu. W każdej dziedzinie życia. W każdej dziedzinie życia. Panowanie Jezusa Chrystusa. Cokolwiek robię, cokolwiek zamyślam, jakąkolwiek koncepcję snuję, w jakiejkolwiek dziedzinie, tak? To moim obowiązkiem jest to poddać Chrystusowi. Czy to jest wychowanie dziecka, czy to jest urodzenie dziecka, czy to jest nieurodzenie dziecka. Chcesz urodzić dziecko? Masz urodzić dziecko dla Pana. Nie chcesz urodzić dziecka? Masz nie chcieć urodzić dziecka dla Pana. Rozumiecie, co to znaczy? Chcesz mieć męża? Masz mieć męża dla Pana. Nie chcesz męża mieć? Masz nie chcieć męża dla Pana. Jak nie chcesz mieć męża, bo się boisz mieć męża, albo masz egocentryczne zajawki, to to nie jest dla Pana. Jak chcesz mieć męża dlatego, że on ma zabezpieczyć twoje sprawy finansowe albo twoje deficyty emocjonalne, to nie chcesz mieć męża dla Pana, tylko dla czego? Dlaczego? Dla duszy swojej. Czy żyjesz, czy nie żyjesz? Jest to dla Pana. Rozkładaliśmy dzisiaj sprzęt na ulicy, przecież mnie, śmiałem się do Mateusza, mówię, kurczę, przecież to nie można być normalnym człowiekiem, żeby po ciebie w mroźny czwartek, po ciebie w ogóle o 16:30 jechać na ulicę i no po groma to robić w ogóle. A niech jeszcze ktoś powie, że to nie jest od Boga. No. Czy to w ogóle się kłóci, w ogóle, bo to się ze mną kłóci, rozumiecie, o co chodzi? Ja jestem naprawdę taki, ja w ogóle jestem normalny, czy ja jestem zrównoważony człowiek. Jestem zrównoważony wewnętrznie, mam papiery na to. Jestem zrównoważony wewnętrznie. Bardzo zrównoważony wewnętrznie. No naprawdę, słuchajcie. Ja umiem zadbać o wszystko. Ja mogę dom poprowadzić, rozumiecie? Ja nie tylko mówię o sprawach finansowych, ale ja mogę dom mogę poprowadzić. Dom. Ja dom umiem poprowadzić w ogóle. Wszystko zrobić. Każdą rzecz. Jestem ogarnięty w każdej dziedzinie, a w czwartek po południu, rozumiesz? Ja jadę pod rotundę głosić Chrystusa, jakieś zamarznięte kable. Czy żyjesz, czy umierasz dla Pana? Dla Pana! Będziemy na szkole, teraz my ruszymy te pierwsze podstawowe rzeczy. Wiecie, że te osoby, które są tutaj na szkole, jeżeli one podejdą poważnie do tego,
co powiemy tutaj na tej pierwszej sesji, to część ludzi już tu nie przyjedzie. Bo to się minie z celem. Rozumiecie? To się w ogóle minie z celem, nie? Bo ty żyjesz i... A żyjesz i umierasz dla Pana. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, cokolwiek, fryzurę sobie robisz, myjesz się, ubierasz się, zakładasz rodzinę, biznes zakładasz, zmieniasz rodzinę, coś tam robisz, zwodzisz się, rozwodzisz się. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Wszystko musi być intencja określona. I święty Paweł o tym mówi tutaj. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem, wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Jak napisano, jaką żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano, a wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Tutaj Paweł nie określa tematu sprawiedliwego sądu na podstawie prawdy, absolutnie. Tutaj Paweł określa osądzanie na podstawie małej wiary drugiego człowieka. Ja czasami słyszałem takie teksty. Dlaczego ty chorujesz jeszcze? Przecież Jezus umarł na krzyżu za twoje choroby. Czemu ty chorujesz? Rozumiesz? Ja akurat nie choruję. Ale jakby mnie taki człowiek zapytał, dlaczego ty jeszcze chorujesz? Ja powiedział, dlaczego ty w Zimbabwe jeszcze nie jesteś na misji? Czemu ty tam nie głosisz wśród murzynów? Co tutaj w tej Polsce robisz? Na cholerę ty pracujesz przy ciebie za 4,5 tysiąca, siedzisz sobie elegancko w domu, to Zimbabwe, won. Bo ten odpowiedź głupiał będą głupoty jego. Ale ja słyszałem takie rzeczy. Jak ty możesz? Tyle lat jesteś w Chrystusie i jeszcze to czy tamto. To nie tak działa. Nie tak się robi przebudzenie. Nie tak się robi przebudzenie, nie tędy się robi przebudzenie. Znaczy ja próbowałem tę dziurą wejść kiedyś, wiecie? Wlazłem tam, przemotało mnie, diabeł mnie przerzucił od ściany do ściany i wyleciałem z powrotem tą samą dziurą. Tak? Ja się wdawałem w osądy na podstawie drugorzędnych elementów. Wyzdrowiałem z tego, dzięki Bogu Najwyższemu. Pokutowałem, odwróciłem się od swojego grzechu. Już tego nie robię więcej. Nie robię tego więcej. Słowo Boże mówi, że tak więc każdy z nas za samego siebie za sprawę Bogu. To jest bardzo ważna informacja. Za samego siebie. Czy ty w ogóle wiesz, że za samego siebie za sprawę Bogu tylko? Ty nie zda sprawy z Bogu za żadnego człowieka. Za żonę, za dzieci, za ludzi, którzy są. Sam za siebie zdasz sprawę Bogu. Czyli Bóg osądzi, tak? Ciebie na podstawie twoich intencji, tak? Opartych na prawdzie i miłości. I według tego osądu otrzymasz nagrodę taką lub inną, albo nie otrzymasz. Rozumiesz? To będzie sąd ku nagrodę. Tylko, że tam można będzie nie otrzymać. Ja pamiętam, że jak pracowałem, to nigdy nie było takiego czegoś, że mi pensji nie wypłacił szef. Ale było, że nie dostałem premii. Się premii nie dostanie, to przykro jest. Niby ta pensja jest. Kurczę. Wszyscy mają pensję, ale mają też premię niektórzy. I ty tak bez tej premii stoisz, tak jakiś jesteś w ogóle taki... No wiesz, dalej pracujesz w firmie i dalej masz pensję. Nikt się nie wyrzucił na zbitą mordę z tej firmy. Tak? Ale premia? To... Ludzie to sobie planują rzeczy pod premię. Jak mają normalne, stałe zarobki, mają dobre zarobki, w dobrych firmach pracują, to się planuje życie pod premię. Ok? Pod premię. Bo te premie są duże. Bo się... Dzisiaj jest system premiowania ludzi. Skończył się czas, czy się stoi, czy się leży, proszę ciebie, 2,5 się należy. Komuna się zakończyła, gdzie się premiuje ludzi. Tak jak sobie wypracujesz, tak? Tak sobie wypocznij. Po prostu. Sąd w niebie to będzie sąd ku premium. I bardzo głupio nie dostać premii będzie.
albo jakąś obgryzioną. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. A więc Paweł prowadzi tych silnych w wierze do czego? Do liderowania. Lideruj tym słabym w wierze. Bądź dla nich wzorem. Kim jesteś dla ludzi słabych w wierze? Jesteś dla nich liderem. Liderem. Jestem liderem dla ludzi słabych w wierze. Lideruję im swoją wiarą, swoimi poglądami, swoimi przekonaniami. Nie wdaję się w gadkę z nim, czy on je kaszankę. Rozumiesz? Zapraszam go do siebie do domu, a że akurat wszedł, kiedy sobie robiłem kaszankę. To mówię do niego, wiem, prawda, że tam kaszaneczki nie jesz, no tam ci tutaj kanapeczkę zrobię. Ze świniaczkiem ci nie zrobię, ale mam dla ciebie tutaj wołowinkę, to ci zrobię z wołowinką. I robię mu kanapeczkę z wołowinką, siadamy przy stole, rozmawiamy o Panu Jezusie, ja żrę moją kaszankę. On je kanapeczkę z wołowinką. I on tak patrzy na mnie. A ja się w ogóle lepiej mam niż on, wiesz. Lepiej mam w życiu niż on. Jestem silniejszy, mocniejszy. On czuje autorytet w moim życiu. On czuje ojcostwo z mojej strony. On czuje moc Bożego Ducha. Rozumiesz? I mówi do mnie, dobra ta kaszanka? Ja, dobra, no jem tyle lat, wiesz. Ale jak tam w ogóle mówi, masz jakieś wyrzuty? Nie, no bo nie mam wyrzutu. On widzi, że jestem silny w wierze. Rozumiesz? Zgadnij, o czym też nie myślisz. Czy nie warto by spróbować? A ja mu ukroję. Chcesz? No wezmę. To weź. Tak się prowadzi do wolności ludzi. Tak się prowadzi do wolności ludzi. To jest wprowadzanie w wolność. Przez liderowanie, przez autorytet. Autorytet nie polega na tym, że ty wdajesz się w osądzanie drugiego człowieka w sprawach drugorzędnych. Rozumiesz? W ogóle mnie to nie obchodzi. Dla mnie do kościoła może ktoś przychodzić, chcą dziewczyny, mogą przychodzić, mogą mieć spódnicę nie dotąd, tylko samą gumkę mogą tu mieć. Samą gumkę. Ale jak ta dziewczyna z tą gumką przyjdzie do mnie i powie tak, Artur, taką mam, takie czuję na sobie namaszczenie, chciałabym do służby. Ja mówię, jak sobie kupisz, mówię spódnicę, normalnie będziesz w służbie. Ale jestem w wolności. Jesteś z gołą dupą. To jest taka sytuacja, po pierwsze, tak. I teraz możesz sobie z tą gołą dupą iść do nieba, co jest, nie ma żadnego problemu. Rozumiesz? Bo jestem z tobą całym sercem. Tak? Ale jeżeli chcesz służyć w miejscu, gdzie ja jestem liderem, tak, to sobie kup spódnicę. Czy tam spodnie, czy coś tam sobie kup. Okej? Okay? Ja się z tą nie zgadzam, bo to pokwałca moją wolność. To mówię, idź stąd, albo siedź tam, gdzie siedzisz, proszę. Bo to są już zupełnie inne przestrzenie, bo wchodzimy w system prawny. Bo ona, będąc w służbie, staje się liderem jakimś i musi dawać przykład. Jak ona będzie chodziła z gołą dupą, to niestety przykładu nie da. Bo inne zaczną iść za czym? Za nią. Rozumiesz, na czym rzecz polega? Ale ja się nie będę wdawał w jej poglądy. Jestem odporny na jej gumki. Rozumiesz? Jestem wolny w tym temacie. Rozumiesz? Poziom mojego ducha nie spadnie, jak ona tak przyjdzie ubrana. Dla mnie nie ma w ogóle żadnego problemu. I nie będę tłumaczył, siostro, nie powinnaś tak przychodzić do kościoła, albo chociaż głowę przykryć. Nie. Ale nie będziesz w miejscu dawania przykładu, bo nie jesteś przykładem. Ok? Bo wyglądasz jak prostytutka. I koniec. No to jest bardzo proste. Ja wiem, że jesteś święta w swoim duchu, ale w ciele wyglądasz jak prostytutka. W związku z tym nie będziesz tutaj nadawała trendów. Ok? Nie będziesz nadawała trendów. I tak dalej, i tak dalej. To, rozumiecie, na co też polega? Ale ja się nie będę wdawał w jej poglądy. Nie.
Nie wejdę tam, bo po co? Póki ona będzie w mojej obecności, do tej pory ja będę dawał jej przykład, ok? I na pewno nie będę dawał jej niczego do roboty. Jak powiem, mogę iść z tobą na ulicę? Załóż spodnie. Albo spódnicę. Chcesz na ulicę? Załóż spódnicę. Inaczej? Inaczej wiesz. Nie pójdziesz. Patrzcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Zgorszenie to jest skandalizo. Greckie słowo skandalizo, czyli wywołać skandal. To jest to słowo. Czyli patrzcie, aby waszym życiem nie powodować najmniejszego elementu skandalu w życiu innego człowieka. W ten sposób dawajcie przykład innym. W ten sposób. To są bardzo proste rzeczy. Wiecie, liderowanie to jest przykład w całym swoim życiu. Namaszczenie jest jednym z elementów. Jeden z elementów. Wiem, jestem przekonany w Panu Jezusie, 14 werset, że nie ma niczego, co by było samo w sobie nieczyste. Słyszeliście to? Święty Paweł mówi, wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie istnieje rzecz sama w sobie nieczysta. Kokaina jest czysta. Heroina jest czysta. Rozumiecie, o co tu chodzi? Nagość jest czysta. Nic samo w sobie nie jest nieczyste. Samo w sobie. Kokainą to można zasiać pół osiedla. Rozumiesz? Koko. Póki nie zaczniemy jej rzuć, przerabiać, wąchać, wstrzykiwać sobie, ok? Żaden problem. Marihuana rośnie od zarania dziejów. Tak? Od zarania dziejów. Zwierzęta żrą tę marihuanę, wszystko jest z nimi w porządku. Bo jest przeznaczona do określonych rzeczy. Sama w sobie nie jest nieczysta. Alkohol nie jest nieczysty. Absolutnie. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. To jest mocne słowo. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Wiecie, co to znaczy uważać coś za nieczyste? To znaczy używać tego elementu w innym celu niż w osiągnięciu rzeczy Bożej. To jest z automatu uważanie tego za nieczyste. Wbrew pozorom, żaden człowiek, który robi jakąś rzecz nieczystą, nie uznaje jej oficjalnie za nieczystą. Ale sam fakt, że ją robi, ok? Ku temu, aby grzeszyć, tak? Czyni tą rzecz nieczystą. Przez to, że on używa jej do tego. W ten sposób to się dzieje. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za kogo Chrystus umarł. Paweł mówi, że wszystko to, co jest na świecie, tak, samo w sobie nie stanowi żadnego problemu. Jest kwestia tego, co my z tym zrobimy i w jaki sposób my tego użyjemy. Dla siebie lub dla innych. Lub czy my tego użyjemy w takim celu czy w innym celu. Rozumiecie? Paweł nigdy nie buduje doktryny na podstawie rzeczy zewnętrznych. Paweł mówi, że coś staje się nieczyste nawet wtedy, kiedy
dla ciebie będąc czystym, tak? Hala drugiego człowieka. Jestem dzisiaj tak wolnym człowiekiem, jestem tak wolny, że moja wolność mnie przeraża. Jestem przerażony swoją wolnością. Jestem w ogóle odblokowany. Tylko że będąc absolutnie odblokowany, sam sobie zakładam wędzidło. Wiesz dlaczego? Ponieważ wiem, jaki jest stan ludzi wokół. Rozumiesz? Ja wiem, jaki jest stan ludzi wokół. Po prostu. Ja nieraz wam mówiłem, że my nawet kiedy poszliśmy sobie do restauracji, usiedliśmy sobie, wziąłem kawałek jakiegoś tam mięsa do jedzenia i chciałem się napić do tego wina, a siedzieliśmy w okrutkach, to powiedziałem kelnerowi, żeby mi w szklankę nalał. Nie w kieliszek. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jestem człowiekiem, który jest osobą na tyle publiczną, że jestem rozpoznawany w różnych miejscach. Głoszę różne rzeczy. Część z tych rzeczy jest rozumiana w całości, część częściowo. A część jest w ogóle nierozumiana i wykrzywiana później. To samo było z Pawłem. Pawła doktryny były wykrzywiane. O tym mówi święty Piotr w swoich listach, że Pawła doktryny były wykrzywiane i na cielesność przerabiane. A więc teraz, gdyby mnie zobaczył ktoś z kieliszkiem wina siedzącego tam, rozumiecie, w tej restauracji, ktoś słaby w wierze, słuchający moich głoszeń w internecie na temat świętości, to doszedłby do takiego wniosku. O, Artur Ceroński pije sobie wino. To znaczy, że tu nie jest żaden problem picie wina. To dla mnie nie jest problem. Ale mogłoby się okazać, że ten człowiek dopiero co wyszedł z alkoholizmu w moich głoszeniach. I kiedy widząc mnie z kieliszkiem tego wina, wróciłby do domu od razu i kupił sobie alpakę. Rozumiesz? To w przeciągu tygodnia czasu siedzi z powrotem w alkoholizmie. Co zrobiłem? Zgorszyłem brata. Doprowadziłem do skandalu w jego życiu. Przez co? Przez moją wolność! Czy mogę to robić? Nie mogę! Muszę zakładać sobie wędzidło w różnych dziedzinach. Muszę dbać o drugiego człowieka, ponieważ nie żyję sam dla siebie. Żyję dla innych ludzi. Żyjąc dla Boga, żyję dla innych ludzi. Zależy mi na tym, żeby inni ludzie przez moją wolność nie byli zgorszeni. Samo w sobie to nie jest nieczyste. Przecież to czyste. Rozumiesz? Pierwszy cud Jezusa, to jak im poszedł, to im narobił człowieku beczek z winem po 30 litrów, pro ciebie impreza taka, że nie pytaj. Ok? Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przyglądać się rzeczom. Często, kiedy usługuję ludziom słabym w wierze, tak? To nie usługuję ich z perspektywy mojej wolności. Tylko wiesz czego? Z perspektywy ich niewoli. Z perspektywy ich niewoli. Z perspektywy ich niewoli. Po prostu. Szesnasty werset. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Niechże to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Coś ci powiem. Głosimy prosperity. Absolutne zaopatrzenie finansowe między innymi. Im więcej będziesz miał pieniędzy, tym będziesz musiał być mądrzejszy. Nawet w tym, co mówisz. Rozumiecie? W pewnych środowiskach, wśród pewnych ludzi, nigdy nie będziesz mógł powiedzieć o tym, rozumiesz, że jedziesz na wakacje za granicę właśnie. Bo ci ludzie borykają się, tak, w tej chwili
ze znalezieniem pracy. Rozumiesz? Będziecie stać na bardzo dobre ubrania. Nie będziesz miał z tym żadnego problemu. Rozumiesz? A będziesz podejmował decyzje, gdzie twoje ubrania nie będą aż tak ekstrawaganckie. Będą się mieściły w systemie środka. W systemie środka. W systemie środka. Wiesz czemu? Żeby przez to, co jest dla ciebie błogosławieństwem, tak? Nie dobić drugiego człowieka. Bo on się może skurczyć przy tobie tak, że nie będzie w stanie, że ciebie słowa powiedzieć. Zawsze będziesz czuł się gorszy. Będziesz spotykał ludzi gorzej wykształconych od ciebie. Rozumiesz? Nie będziesz wtedy mówił o tym, jaką masz wiedzę. Będziesz używał też słów odpowiednich, które oni zrozumieją. Będziesz takich słów używał. Nie będziesz mówił takich słów do ludzi, którzy, żeby ich nie mogli zrozumieć. Będziesz się pilnował w tym, żeby w żaden sposób nie zniszczyć jakiegokolwiek elementu brata twojego. Wiecie w ogóle, że do tego dorośniemy? Wszyscy? Podorastamy do takich rzeczy. Podorastamy. Niechże wtedy, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do próżniactwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Paweł przewartościowuje rzeczy, pokazuje rzeczy zupełnie z innej perspektywy. Mówi, uczcie się oglądać Chrystusa w drugim człowieku. Uczcie się usługiwać czystym Chrystusem drugiemu człowiekowi. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. Do czego dążmy? Do tego, co służy pokojowi i zbudowaniu. Dążmy do tego. Pamiętajmy, zawsze stoimy na przestrzeni prawdy. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Nie wychodzimy poza system prawdy. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Wszystko zatem jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez ten element daje zgorszenie. Jakikolwiek element. Jakikolwiek element. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprowadziło o upadek. Dobrze jest. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. To nie jest hipokryzja, zaznaczam. To nie jest hipokryzja. Stoimy na prawdzie. Ale poruszamy się w miłości tutaj. Poruszamy się w miłości. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Wiesz, jak odczytasz szczyt błogosławieństwa? Że będziesz przekonany o różnych rzeczach, nawet bardzo kontrowersyjnych. Będziesz czuł się w nich wolny. Będziesz mógł stanąć w ogóle jak Adam z Ewą nago przed Bogiem i powiedzieć: Jezus, uwielbiam Cię. Rozumiesz? Ale będziesz w tym wolnym przed Bogiem. Zaś przed drugim człowiekiem będziesz musiał sobie założyć kaganiec. Kaganiec. Na twoją kulturę. Na twoje wypowiedzi. Rozumiesz? Masz rozwalać dzieła diabła. Ale musimy uczyć się, jak strzelać do demonów, a nie ranić ludzi. To nie jest łatwe. Ale wierzę, że będziemy się tego uczyć. Mamy rozwalać demony. Oczywiście, jeżeli człowiek nie będzie w ogóle to, bo człowiek, który nie chce wejść w system prawdy, to w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Rozumiesz? Prawda jest podstawową rzeczą. Człowiek nie wchodzi w prawdę, rozumiesz? Ja nie mam żadnej litości w tym momencie, bo ja nie mogę mieć litości, rozumiesz? Bo ja wtedy sam siebie zniszczę, ok? Sam siebie zniszczę. Po prostu. Nie chcesz być
tam ktoś mówił z was tu na ulicy dzisiaj, że mówi, po prostu nie chwycisz się Jezusa, pójdziesz do piekła, w ogóle idziecie do piekła, nie chwycicie Jezusa, idziecie do piekła i koniec. Nie ma innej dyskusji na ten temat. Mówimy ludziom prawdę, nie patrzymy, czy im jest smutno, czy nie smutno z tego powodu, czy się im przykro robi, czy oni płaczą, czy nie płaczą. Nie. Podeszło się do mnie takich trzech ludzi, mówią, czy można to przyciszyć, bo tutaj nie można porozmawiać. Ja mówię, panowie, mówię, albo tutaj stoicie i słuchacie tego, co mówię, bo mówimy prawdę, albo idziecie na drugą stronę. I zadam rozmawiać. Popatrzyli na mnie, że oni liczyli, że ja pójdę na kompromis z nimi, bo ja jestem porządny chrześcijanin. Kurczę, ja nie jestem porządny. W ogóle rozumiesz, że ten prawdziwy Bóg, on przyszedł i chciał wybić mnie z prawdy jakiejś. Rozumiesz? Z prawdy. Jakąś prawdę chciał mi tutaj zniszczyć. Wtedy ja nie mogę, ja sobie nie mogę na to pozwolić. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. A więc Paweł mówi, że ludzie, którzy bez przekonania robią różne rzeczy, wchodzą w jakieś tak zwane formy wolności, bez przekonania. Rozumiesz? Tylko dlatego, że chcą pasować do jakiejś grupy. To są ludzie, którzy tak naprawdę żyją w systemie grzechu. Czasami oni nie wytworzyli w sobie żadnego prawidłowego systemu. Robią coś bez przekonania. A więc bądźmy mądrzy i nie dawajmy ludziom żadnego przyczynka do tego, żeby robili coś bez przekonania. Ale my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w samych sobie. Zobaczcie, jakie są ważne rzeczy, 15 rozdział zaczyna się. Wziąć na siebie ułomności słabych, czyli pracować nad tym, jak słabego podnosić. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Ku jego dobru, dla zbudowania. Czyli widzimy, stoimy na prawdzie, prawda, bo chodzi o zbudowanie, ale patrzymy na jego dobro, na dobro tego człowieka. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spis nadziei mieli. Cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Czyli Paweł pokazuje, że możemy wyciągać wnioski ze wszystkiego, co napisano wcześniej. Duchowe wnioski. Duchowe wnioski. Uczy nas tego. Pokazuje nam też, że jeżeli my będziemy cierpliwie w tym trwać, będziemy mieli pociechę z tych rzeczy, które zostały napisane wcześniej. My sięgniemy po te głębie duchowe, które zostały nam dane, abyśmy rozeznawali na ich podstawie, co się dzieje dzisiaj. Piąty werset. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że jednomyślność, ona znowu ściśle wiąże się, tak, z prawdą. Ona ściśle wiąże się z prawdą. Jednomyślność. Widzimy, że w ogóle nie można być jednomyślnym. Jednomyślnym. Te wypowiedzi decydentów katolickich pod tytułem, że to nie do końca jest tak, że ty musisz wierzyć w Boga, wystarczy, że będziesz dobrym człowiekiem. To jest mi człowiek. To jest szok w trawie. Nasi bracia muzułmanie, nasi starsi bracia Żydzi. Ja kocham Żydów, cieszyliśmy się, tak? No ale jak się Żyd nie narodzi z Bożego Ducha, no to pójdzie do piekła. No kurczę, no nie ma. Nasi starsi bracia. Nasi bracia muzułmanie. No bracia nasi. Dobrzy ludzie, to dobrzy ludzie są. Jednomyślność, ona jest ściśle związana z tym, że jednymi ustami chwalimy Boga. Czyli my mamy jednolite wyznanie prawdy. Siódmy. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Jak przyjmujcie jedni drugich?
Jak Chrystus przyjął was? Ja zawsze mówię, jak masz problem z tym, w jaki sposób podejść do człowieka, to zobacz, jak Chrystus podszedł do ciebie. W ogóle zobacz to. Zobacz, jak Chrystus do ciebie podszedł. Ja czasami, jak sobie przypomnę, ja wystarczy, że sami sobie przypomnę, jak Chrystus do mnie podszedł na początku, ok? I od razu mi się nie chce myśleć, tak? Nad problemami, nad różnymi rzeczami związanymi z tymi ludźmi, że mam im coś zrobić negatywnego. Już od razu mi, o, złość mi od razu przychodzi momentalnie. Ja mówię, co mam zrobić z tym człowiekiem, Boże? A co ja z Tobą zrobiłem, Panie? Boże, ja się z nim mam. A jak się z Tobą ja mam? Przecież wiecie, my się znamy najlepiej. Znasz siebie najlepiej. Ty wiesz, jaki Ty jesteś. Ty wiesz, jak dusza Twoja wygląda. Tak, Duch Twój jest zbawiony, to w ogóle o tym nie ma mowy. Ale Ty wiesz, jak dusza Twoja wygląda. Ty wiesz, jak Twoja psychika wygląda. Ty wiesz, jak Ty się w ogóle zachowujesz. Ty wiesz, jakie Ty myśli masz. Wiesz, ty wiesz, co Ci do głowy przychodzi. Po prostu wiesz, jakbyś miał zrobić sumę, taką sumę, na przykład negatywnych rzeczy w miesiącu, okej? Okay? Sobie wziął, tak przeczytał, to byś zobaczył, o Boże, kochany. Wiesz, to następny miesiąc byś spędził w ogóle, wiesz, na kolanach tego kłaniając się za to, rozumiesz, że istnieje pewność zbawienia. Że w ogóle taka instytucja jest w duchu. To, całe dowody straciłem, Boże, przez ten miesiąc, dowody straciłem. Tak? Tak jak Chrystus przyjął nas, tak jak Chrystus nas przyjął, przyjmujemy innych. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezany ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem i znowu chwalcie Pana wszyscy poganie, niego wyzdrowiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrość z pnia Jessego, i powstanie, aby panować nad poganami, w nim poganie nadzieję pokładać będą, a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Paweł tutaj pokazuje, jak wielka potęga nas ogarnęła. I z tą samą potęgą mówi, podchodźcie do innych ludzi. Z tą samą potęgą miłości, z tą samą potęgą współczucia, z tą samą potęgą poświęcenia, jak Chrystus was przyjął. Tak? Jak Chrystus was przyjął. Tak ich przyjmujcie. XIV werset. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju, możecie jedni drugich pouczać. Wiecie, do czego on mówi? Do ich ducha. Rozumiecie? Popatrzcie, jak to wygląda. Tam jest wiele reprymend, wiele dysput na temat ich psychiki, na temat tego, jak kogo... I teraz on wyjeżdża z takim... Ja zaś, bracia moi, mam pewność co do was. Tak? Że i wy w duchu jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju, możecie jedni drugi pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, czyli w umyśle, a to na mocy łaski, która jest mi dana przez Boga. A więc Paweł mówi, ja wiem, że wy w duchu, i on, zobacz, to są słowa powołujące do nas, ja wiem, że w duchu jesteście pełni. Nie mówię to do waszego ducha, mówię to do waszej psychiki, do waszej duszy. Mówię to do was, żebyście rozumieli, jak to działa. Bo wy w duchu możecie wszystkich kochać. Wy w duchu możecie wszystkich przyjmować. Z otwartymi rękoma. Halleluja. Panie, niech przychodzą do mnie narody. Panie, ja tutaj jestem otwarty. Ja jestem tolerancyjny. O tak, Boże, ja tak bardzo. Póki ci ktoś nie wejdzie na oczy. Tak? I czar pryzm. Stąd ten list Pawłowy, stąd te teksty różne, rozumiecie? Wiesz, bez zrozumienia, rozdzielenia ducha, duszy i ciała, te rzeczy są dla nas w ogóle nieczytelne w wielu przypadkach. Po co tyle reprymen? Po co tych rzeczy? Bo to się odnosi do funkcjonowania psychiki naszej, też naszego ciała tutaj na ziemi.
Co mi z tego, pre ciebie, co Leszkowi z tego, że ja go kocham w duchu? W duchu go kocham. Kocham Leszka w duchu. Tak? Ale on ma jeszcze psychikę i ma jeszcze ciało. Ja teraz muszę przyjmować jego. Co ja powiem? Kochamy się w duchu. Jesteśmy tacy pełni, tacy w ogóle. Rozumiecie? Ale pozażynajmy się w duszach i ciałach. Zażnijmy się. Wiecie, dlaczego kościół lokalny jest głównym synonimem kościoła, główną jakby formułą kościoła? Bo tu się spotykamy. Tak? Bo można dużo gadać o miłości braterskiej, można dużo gadać o wielkiej miłości chrześcijańskiej. Tak? Ale to tutaj spotykasz się z duszami ludzi, ze słabymi w wierze, z popapranymi. Tak? I z tobą się spotykają. I ze mną. I wiesz. W ogóle. Paweł mówi, że został powołany przez Boga 16, żebym był dla Boga sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam wtedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważam się bowiem mówić o czymś, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieźć Boga do posłuszeństwa słowem i czynem. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Lirię, rozkrzepiłem Ewangelię Chrystusową. Paweł zaczyna tutaj mówić, bardzo ważna rzecz, zaczyna zobacz jak on opowiada o tym. On opowiada bardzo jasno i klarownie, co zrobił w Chrystusie Jezusie, to on się z tego nie wynosi, z drugiej strony bardzo jasno o tym mówi. I co ciekawe, mówi, że nie ośmielę się mówić o niczym, czego Chrystus przeze mnie nie dokonał. Czym? Słowem. Słowem i czynem, przez moc znaków i cudów. To jest taka notacja bardzo ważna dla nas, którzy głosimy Ewangelię. To jest bardzo ważna rzecz tutaj. Nie odważę się mówić o niczym, czego Chrystus przeze mnie nie dokonał. Ja będę o tym uczył na szkole. Chcecie skutecznie ewangelizować? Najskuteczniejsze formy ewangelizacji są wtedy, kiedy mówisz o tym, co Chrystus przez ciebie dokonał. Dla ciebie i przez ciebie. Przez moc znaków i cudów. Rozumiecie? Społeczeństwo w ogóle nie potrzebuje teologii naszej. Oni w ogóle tego nie potrzebują. Wiecie czemu? Po 3 msze dziennie są w każdym kościele. 3 albo więcej. Są takie, co mi dużo wie. No po 3 msze. Po 2 przynajmniej. Tam u nas na wsi są po 2 zawsze. I przez to, przez słowa i czyny. Pamiętajcie, kiedy idziemy głosić Ewangelię, kiedy w ogóle głosimy ludziom, to my opowiadamy odważnie o tym, czego Chrystus dokonał w nas i przez nas. W nas i przez nas. Dlatego ja będę na szkole o tym uczył, że jako sługa Boży, okay, jesteś 24 godziny świadectwem. I w ogóle twoje świadectwo to jest coś, co dotyczy całego twojego życia. Mamy życie opowiadać. Jak chcecie skutecznie usługiwać ludziom, to musicie życie swoje opowiadać ludziom. Życie swoje. Nie czyjeś życie. Nie opowiadamy czyjegoś życia. Stąd nacisk na życie z Chrystusem. Robię przeżycia z Chrystusem musimy mieć. Po prostu. Notoryczne przeżycia z Chrystusem musimy mieć. Bo inaczej to nie mam o czym mówić ludziom. O czym mówić ludziom? Przeżywamy rzeczy z Chrystusem. Ja na przykład jestem dumny, kiedy ja mówię, potem i masz, kiedy ja mówię o swoich upadkach na przykład. Ja się nie boję na przykład mówić o upadkach duszy mojej. Wiecie czemu? Bo każdy upadek kończy się tym, że mnie Chrystus czegoś podniósł. Jest pole? Jest pole. Nie masz o czym mówić? Popowiadaj proszę ciebie o tym, jak upadałeś, jak cię Chrystus podnosi. To wywrze większy wpływ, tak? Niż będziesz opowiadał o rzeczach teoretycznych. Tak? Powiedz, jak upadałeś, jak cię podniósł. Powiedz o tym. Jak cię wyswobodził, co przeżyłeś.
przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie. Lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Czyli Paweł mówi, chlubą moją było, co było moją chlubą? Budowanie, tak, rzeczy nie na cudzym fundamencie. Wiecie, co to jest cudzy fundament w dzisiejszym czasie dla nas? Co jest cudzy fundament, tak? To jest cały system, to jest troszkę inna rzecz niż była u Pawła wtedy. Ale to jest cały system, który nie został w zdrowy sposób postawiony. Po prostu. Nie budujemy na cudzym fundamencie. Akurat my mówimy tutaj o nas, o naszej wspólnocie, naszej służbie tutaj całej. Nie budujemy na czymś, co jest niebudowane przez nas od początku. Paweł też tego unikał. W ogóle dlaczego on tego? Chlubą moją to jest. A czemu on do tego nie dodał? Nie wiem, czy zauważycie, dlaczego Paweł nie przyłączył się do kościoła w Jerozolimie na przykład i nie zaczął tam nauczać, głosić i działać. To w ogóle bardzo ciekawa historia też. I oczywiście Paweł został powołany do pogan, no tak, został powołany do pogan. Tylko, że jedną z głównych rzeczy, które różniły Pawła, tak, od grupy jerozolimskiej, wiecie co było? Paweł torpedował judaizm. Pamiętacie? Non-stop. Cały list do Rzymian o tym mówi. A chłopaki z Jerozolimy niekoniecznie. Po prostu. Niekoniecznie. Niekoniecznie do końca. A był inny grunt. Inny grunt. Paweł mówi, nie na tym gruncie. Nie buduje na gruncie Piotrowym, nie buduje na gruncie Jakubowym, nie buduje na gruncie Janowym. To jest moja chluba, Paweł. Bo inaczej, gdyby chodziło tylko o to, że on zaczynał coś samemu, mimo że ktoś też dobrze zaczynał, tak? No to ta wypowiedź jego by była przynajmniej niegrzeczna, nie mówiąc egoistyczna. Chodziło o to, że on nie budował na chorym gruncie. Na chorym gruncie. Dlatego też często miałem przeszkody, o! Bo nie budował na chorym gruncie. Dlatego też, zobacz, dlatego, kiedy w Biblii czytasz takie teksty, dlatego, tak? To się odnosi do tego tekstu, co był przed chwilą. Dlatego miałem przeszkody. No, no co, no, rozumiesz? Które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i wy mnie tam wyprawicie, gdy się już z wami trochę nadzieję. Zobaczcie, on też w ogóle nie ma żadnego kula, żeby brać pieniądze od ludzi. No w ogóle mam nadzieję, że mnie wyprawicie, mówi do Hiszpanii. Rozumiecie? Zobaczcie tego Pawła. Co to w ogóle był za człowiek? Jakie on miał podejście? A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Dla kogo? Dla świętych. On szedł tam ich prostować. On już tam nie szedł do pogan, rozumiecie? On tam nie szedł do niewierzących. Mówi, idę z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich wśród świętych w Jerozolimie. Wiecie, dlaczego trzeba było zrobić składkę dla świętych w Jerozolimie? Ponieważ zbór jerozolimski padał. Upadał zbór jerozolimski. Przez co upadał zbór jerozolimski? Przez judaizowanie. Przez to, że się zamknęli w systemie. Tak jak postanowiły, bo też same rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni służyć im dobrami doczesnymi. Zobacz, Paweł, on był tak wielkiego serca. On wiedział, że tam nie było najlepiej. Że te prześladowania, które się tam zaczęły, tak, to one miały jakiś korzeń. Gdzieś ten korzeń był. To nie był tylko korzeń w tym, że oni tak cudownie głosili Chrystusa w Jerozolimie. Tam do końca tak nie było.
Pamiętajcie, że to nie chodziło tylko o to. Chodziło o to, że oni się zamknęli w systemie judaizmu, się zamknęli w tym. Zresztą znamy spiętrzenia między Pawłem a na przykład Piotrem. Są one opisane w Biblii. I tu jest ciekawe też, jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni służyć im dobrami doczesnymi. Widzimy tutaj niesamowitą wymianę, też Paweł mówi o sprawach finansowych. Dla niego to było proste. Służysz dobrami duchowymi, rozumiesz? Komuś, tak? To ktoś może ci służyć dobrami materialnymi. Ktoś tobie służy dobrami duchowymi, możesz mu służyć dobrami materialnymi. To się wymienia. To jest handel wymienny. Rozumiesz? Handel wymienny. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. A wiem, że idąc do was przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Cóż za pycha. Zauważyliście? Przyjdę do was z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Jak tak można powiedzieć? Weź tak powiedz dzisiaj do różnych ludzi. Zarzucą ci pychę. No to jest Pawłowa. To właśnie była Pawłowa mentalność. Uczmy się tego. Pewność Pawłowa rozwalała wszystkich dookoła. Przyjdę do was z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja w Jerozolimie została dobrze przyjęta przez świętych. Tak, iżbym za wolą Bożą, z radością przed do was i wśród was doznał odpoczynku. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Przeczytamy jeszcze 16, dlatego że on jest końcowy, a w nim jest tylko odrobina treści, która nas interesuje na tę chwilę. Ale chcemy się zatrzymać na tych wersetach przez chwilę. Prosi ich o modlitwę wstawienniczą, aby został wyrwany z rąk niewierzących, aby została dobrze przyjęta usługa wśród świętych i aby doznał odpoczynku. Chcę, żebyście zrozumieli teraz tą kwestię. To jest czpień modlitwy wstawienniczej, jeżeli chodzi o usługę. To jest czpień modlitwy wstawienniczej usługującej. Na tym musi być zbudowana każda modlitwa sługi Bożego, usługującego. Wyrwanie z rąk niewierzących. Bycie dobrze przyjętym przez innych wierzących i doznanie odpoczynku. Zauważcie, to są trzy główne płaszczyzny działań demonicznych. Na tych trzech głównych płaszczyznach działa diabeł. Na tym diabeł chce cię zniszczyć fizycznie przez niewierzących. Dwa. Diabeł chce cię wykończyć psychicznie przez wierzących. Rozumiesz? I trzy. Diabeł chce ci odebrać każdy najdrobniejszy element pokoju w życiu, bez którego nie jesteś w stanie funkcjonować w psychicznym zdrowiu. Na tym zbuduj modlitwę wstawienniczą. Ja non-stop się modlę tego rodzaju modlitwą. Skutek jest jaki? Mam przychylność wśród ludzi w świecie. Rozumiecie? Zostałem wyodrębniony poza ogólnie pojęty system wierzących w naszym kraju. Kocham to. Dlaczego? Ponieważ nie mam już psutej głowy. Rozumiecie? Dzisiaj już pastorzy do mnie nie piszą, już na mnie nie krzyczą, już prezbiterzy na mnie nie huczą. Skończyło się. Już się skończyło. Po prostu. Te burze minęły, skończyły się, zniknęły te rzeczy. I nie mam odbieranego pokoju w moim życiu. Pokój w moim życiu ustawicznie funkcjonuje. A więc ochrona przed niewierzącymi, otwarcie serc przez wierzących na prawdę. Tutaj jest jeszcze jeden element. Relacje miłości, bo to jest bardzo ważne, że przyszedł do was.
Ja tego nie zaznaczyłem. Przyszedł do was w relacji miłości, czyli modlitwa o relację miłości. Tak? I o odpocznienie. I końcówka. 16 rozdział. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach. Abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę, jak chwilę współpracowników moich, Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawiali, ja kocham takie teksty. Współpracownicy. Wiecie, kto jest współpracownik? Kto szyi swoje nadstawia za drugiego. O, to jest współpracownik. On takich miał współpracowników. To byli tacy ludzie Pawłowi. Ludzie Pawłowi. To jest dobry temat na kazanie. Ludzie Pawłowi. Nawet nie wiem, czy takiego kazania znaczy. Ludzie Pawłowi. Właśnie teraz mi do głowy to przyszło. Rozumiesz? Życie kładli jedni za drugich. Gdzie się mówi w ogóle o, po prostu, właśnie on tyle mówi o miłości tutaj, tej miłości bezpośredniej takiej, jak słowego wierzę przyjmować, ale on, jaki on ma wzorzec, ma wokół siebie ludzi, którzy szyi za niego nadstawiali. On mówi, ja znam takich ludzi. Tacy ludzie naprawdę są. Także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, miłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. To takie rzeczy wiedział. W ogóle chcę, żebyście zauważyli bardzo ważną kwestię. Paweł, apostoł, posiadał intymne relacje z ludźmi, prywatne. Zauważyliście to? Wiecie, w ogóle między innymi, co definiuje apostolstwo? Szerokie, intymne, prywatne relacje. Jeżeli ktokolwiek w życiu będzie ci mówił, że jest apostołem, a będzie to człowiek, który przyjmuje ludzi jako masę, rozumiesz? To wiedz o tym, że on nie jest apostołem. A na pewno nie apostołem o wymiarze Pawłowym. Jest jakimś tam sobie apostołem. Być może nazwanym przez siebie. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Zaznaczam słowo zaszczytnie znani. Dlaczego on używa takich sformułowań? Ponieważ istnieje wartość duchowa. Wartość. Istnieje duchowa wartość. I w ogóle nie bójcie się w ten sposób określać ludzi. Chcę, żebyście nie bali się. Patrzcie, uczymy się tutaj wszyscy razem żyć jako wspólnota, jako grupa, jako rodzina, jako ludzie. Jako ludzie z jednej bryły, jako rodzina, najkrócej można powiedzieć. Ale musicie uczyć się dostrzegać wartość duchową w ludziach. Jeżeli będziesz widział w innym człowieku większą wartość duchową niż ty prezentujesz, tak? To proszę cię, zacznij temu człowiekowi okazywać podwójną cześć. Naucz się tego. Jeżeli w jakimś bracie, w jakiejś siostrze z twojego środowiska zaczniesz dostrzegać większą wartość duchową, tak? To doceń tą wartość. To nie oznacza, że ty gloryfikujesz człowieka, bo my jesteśmy bardzo daleko od gloryfikacji człowieka. Rozumiecie? W ogóle wiecie o tym doskonale. Ale mówię o wartości duchowej. Ja, jak widzę ludzi, którzy mają wartość duchową większą niż moja, w takiej czy w innej dziedzinie, to nie znaczy, że w każdej dziedzinie, ale w jakiejś dziedzinie, ok? Ja nadaję temu rangę. Ja nadaję temu rangę. I ja podchodzę do takich ludzi, tak? W takie miejsce, że są dla mnie w tej dziedzinie autorytetem. Nadaję rangę temu, osobiście to robię. Mogę tego nie nazywać, nie określać tego jakimiś wielkimi słowami, ale we mnie to jest, wiem, o czym mówię. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie i Stychsa, umiłowanego mego. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie, wypróbowany w Chrystusie. To takich słów używam. Czyli mam, bo Paweł mówi, ja mam dowody na to, że to jest wypróbowany człowiek. Ja na przykład powiem wam, wiecie, czego ja szukam. Jeżeli budujemy jakieś rzeczy, to ja przyglądam się na wypróbowanych ludzi w Chrystusie.
czy ktoś jest wypróbowany, czy ktoś jest niewypróbowany. Czasami ludzie przychodzą i mówią o swoich różnego rodzaju wielkich zwycięstwach, wielkich rzeczach, tak? Ja sobie lubię lubię pożyć z takim człowiekiem jakiś czas. Jakiś czas pożyć sobie, ok? Bo chciałbym zobaczyć w ogóle, chciałbym zobaczyć, jak on wytrzymuje próby różne, ten człowiek. Ja lubię to. Bardzo lubię wypróbowanych ludzi. Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego, pozdrówcie tych, którzy są w domu Narcyza, a należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Zobaczcie, duży nacisk na pracę w Bogu. Duży nacisk na pracę w Bogu. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu i matkę jego i moją. Zobaczcie, matkę jego i moją. Zauważacie pewną rzecz? Pewną chrystusową rzecz u niego? On nie ma względu na osobę. On swojej matki nie gloryfikuje. Zauważyliście to? Jego matka nie posiada jakiejś specjalnej wartości. Nie wymienia jej jako szczególnej osoby. Już wymienił wiele szczególnych osób, ale nie matkę swoją. A więc jego matka nie była szczególnie ważna w Chrystusie. Po prostu matka. Pozdrówcie jego matkę i moją. To nie jest w ogóle szczególne. Ok? Po prostu gdzieś tam w jakimś zborze była jego matka. No, prawdopodobnie sam ją do Jezusa przyprowadził i gdzieś tam w tym zborze sobie była. To w ogóle nie taka no moja matka po prostu. Jak Jezus nie wpuścił matki. Bocznymi drzwiami, tak? Chrystusowy. Pozdrówcie Ansykryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nareusza i siostrę jego i Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory chrystusowe. On ciągnął ich do tej intymnej relacji. Mówi, bądźcie tak blisko ze sobą. Tak blisko, pozdrawiajcie się pocałunkiem. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Jaką oni przyjęli naukę? Pawłową. To Pawłowa apostolska nauka. On mówi, unikajcie ich. Ja nieraz do ludzi mówię, proszę cię, nie słuchaj nikogo innego, oprócz mnie. Mówię, błagam cię. Zarobi. Podziękujesz mi. Za rok. Ty nie wiesz, czego ci oszczędzę. W ogóle on do nich chwali w taki sposób. Ludzie, czy wy wiecie, że Kościół w Jerozolimie prezentował w różnych dziedzinach inną naukę niż Paweł? No, dlatego do tych konfliktów dochodziło. No. Którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce. Co to znaczy? To nie znaczy, że to oni mieli unikać jakichś ludzi szczególnych, jakichś złych ludzi. Nie! Mieli unikać tych ludzi, którzy wzniecali spory przeciwko nauce Pawłowej. To nie chodziło o ludzi, którzy w ogóle spory wzniecają. W Kościele jest pełno ludzi, którzy jakieś spory wzniecają, człowieku. Zaburzonych ludzi, pełno mamy naokoło ludzi pozaburzanych, silnie człowieku. Po prostu, to silne zaburzenia w mózgu w ogóle, wiesz, ludzie po prostu... Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Piękne, a pochlebne słowa. Paweł okazuje się, że nie mówił pięknych, pochlebnych słów. W ogóle w jego nauce nie było tych rzeczy. No prawdziwy był ten Paweł. Ale mówię, posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Mądrzy w tym, co dobre. Czyli co ciekawe, on nie powiedział, bądźcie dobrzy. To będzie mądrzy w tym, co dobre. Wybierajcie prawidłowo rzeczy dobre, tak? I zupełnie bądźcie czyści w sprawach złych. Z dobrych to tylko wybierajcie sobie takie, które są
tam odpowie. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Co to jest? Obietnica. Ale kiedy Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami waszymi jeszcze rychło, czyli szybko? Jeżeli będą unikać tych, którzy wzniecają spory i zamieszanie przeciwko nauce Pawłowej, w mądrości wybierają rzeczy dobre i trzymają się z dala od zła. Tylko wtedy to zadziała. Że to rychło się stanie, czyli szybko. Manifestacja mocy nastąpi szybko. Pozdrawiam was, Tymoteusz, współpracownik mój, Lucjusz i Jazon i Sozypter. Chciałem przeczytać adapter. Rodacy moi, pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawiam was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawiam was Eras, skarbnik miejski i brat Kwartus. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i będzie z wami wszystkimi. Amen. A ten, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania według Ewangelii mojej. Zobaczcie. I zwiastowanie o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary Bogu, który jedynie jest mądry. Niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Są tacy, którzy mówią, że ten końcowy hymn jest dopisany, że go Paweł nigdy nie pisał. Jakkolwiek. Czy on go pisał, czy on go nie pisał, określa, on jakby zamyka ten najpotężniejszy, doktrynalny przekaz Pawłowy. W ogóle największy, doktrynalny przekaz w całej Biblii. Chciałbym was prosić, żeby list do Rzymian stał się podstawą doktryny waszego funkcjonowania. Żebyście z niego wyciągnęli te podstawy. Żeby one się stały dla was takie bardzo mocne i silne. I nigdy się na tym nie zawiedziecie. Ojcze, ja dziękuję ci za te słowa, dziękuję ci za to, że mieliśmy tę możliwość, żeby cały ten list do Rzymian przestudiować w ten ostatni czas, Ojcze, żebyśmy mieliśmy tę możliwość przyjmować twoje słowa. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego z nas i o każdego człowieka, który tego słuchał do tej pory, który tego będzie słuchał. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa, żeby to wywierało potężny wpływ, żeby to wywracało do góry kołami, Ojcze, wszystko to, co zostało krzywo poukładane przez religię, przez humanizm, przez diabelskie systemy tego świata. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa uwolniły potężną moc, Ojcze, w umysły każdego człowieka, który będzie korzystał z tej nauki. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Boże aniołowie, ja was posyłam teraz do ludzi, którzy będą studiowali ten list, którzy będą myśleli o nich, którzy będą rozważali o nich, o tym imieniu Jezusa, usuwajcie demoniczne siły wpływu z ich życia. W imieniu Jezusa odsuwajcie demoniczne siły od nich. Ojcze, dziękuję za twoje słowa. Niech one w nas wszystkich pracują.